Cześć, tutaj Leon z kanału Wędkarstwo Linek Team. To jest kolejny, trzeci już odcinek z serii Szybkie Porady. Dzisiejsza szybka porada będzie polegała na tym, że z monety 2 lub 5-groszowej, można użyć jakiejkolwiek innej, wykonać sobie błystkę podlodową, wahadłową. Na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że takie niszczenie monet w Polsce jest nielegalne i ja po prostu wykorzystam sobie taki krążek nawiercony już, który jest w wielkości i mniej więcej tej samej wagi co moneta dwugroszowa. Mniej więcej ta sama wielkość, ta sama waga. No po prostu nie odpowiadam za to, jeśli coś wam zrobią za to, że przerobiliście sobie taką monetę na blaszkę. Ale no nic wam nie powinni zrobić, jeśli nie będziecie się tym chwalić gdzieś w internecie czy coś takiego. Po prostu jeśli będziecie tego używać tylko nad wodą, nie chwalić się tym w internecie czy coś, to nikt wam nic za to nie zrobi. No to przejdźmy może w takim razie do rzeczy, które będą nam potrzebne, oprócz oczywiście monety, czy w moim przypadku tego krążka. Więc tak, oczywiście będzie potrzebny krążek. Tam monetka. Wiertarka. Z wiertłem 3 mm w moim przypadku. Takie bym też właśnie polecał. Tak, kółka w zasadzie łącznikowe. Czekajcie, bo tu mi się coś zaplątało. Ok. Dwa takie kółeczka łącznikowe. W każdym wędkarskim to można kupić za parę złotych. Za opakowanie takie za parę złotych. Kotwiczkę lub haczyk, tak jak to jest w niektórych przynętach właśnie podlodowych. Ja użyję kotwiczki. Do tego krętlik z agrafką. Lub sam krętlik. Jest to ważne, ponieważ no jednak to jest blaszka wahadłowa, która się będzie kręcić i po prostu będzie nam tą żyłkę zawijać, jeśli nie użyjemy krętlika. Do tego będą jeszcze potrzebne kombinerki, najlepiej dwie pary, żeby tą blaszkę potem wygiąć. Można też na przykład użyć młotka i madła lub jednych kombinerek, może ktoś sobie poradzi, nie wiem. Więc zaczynamy, jak to zrobić. Najpierw trzeba przewiercić. Jeśli mamy to już przewiercone, tak jak tutaj u mnie, z dwóch stron naprzeciwko siebie, montujemy kółeczko. Z jednej strony mam już kółeczko założone, teraz założę z drugiej. Musiałem wziąć większe kółeczka niż te, co tam były, ponieważ po prostu, można powiedzieć, za bardzo w głąb wywierciłem tą dziurkę, przez co po prostu nie mogłem tego włożyć. Drugie kółeczko również już jest założone. Teraz zakładamy sobie krętlik na jedno z kółeczek. O proszę, krętlik założony. A z drugiej strony zakładamy kotwiczkę. I proszę, kotwiczka również jest założona. Ale taka blacha nie będzie miała po prostu za bardzo w ogóle pracy. Żeby nadać jej jakąś sensowną pracę, potrzebujemy właśnie kombinerek. Jednych.
drugich. W moim przypadku takie to są bardziej szczypce niż kombinerki, ale też się nadadzą. Łapiemy i wyginamy to. I proszę, tak to się prezentuje, gotowa już blaszka. Można ją jeszcze troszkę bardziej wygiąć, to już trzeba sobie mniej więcej popracować nad tym. Ja mam tak lekko wygiętą. Ładnie to się wszystko prezentuje. I polecam sobie taką wykonać. Oczywiście nie ponoszę odpowiedzialności, tak? Jeśli coś wam ktoś zrobi za to, że zniszczyliście monetę, chociaż wątpię, żeby ktoś coś za to zrobił, no ale wiecie. No, a więc dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli film się spodobał, możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować nasz kanał, tak? Na razie.